Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Dosyć dziwna ta prośba tych umiłowanych uczniów, tak jakby w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. I chyba tak było. Absurd sytuacji potęguje to, co Jezus powiedział dosłownie kilka linijek wcześniej w Ewangelii według świętego Marka. Powiedział on tak: Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i oczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom i będą z Niego szydzić. Oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie. I po tych słowach, dokładnie po tych słowach podchodzi Jakub i Jan i proszą o dwa najlepsze miejsca w Królestwie Jezusa. W tym Królestwie, które jak wtedy byli przekonani, będzie polegało na panowaniu politycznym, światowym. Jakby zupełne zaślepienie. Ale zauważmy, skąd to mogło wynikać. Czemu to pragnienie wielkości tak się w nich nagle objawiło i czy miało ono jakieś podłoże może głębsze? Zauważmy, że ta zuchwała prośba uczniów być może miała swoje uzasadnienie w tym, że czuli się wybrani. Przecież to oni, jak czytamy wcześniej jeszcze w poprzednich rozdziałach w Ewangelii Marka, byli świadkami przemienienia Pana Jezusa. Mieli świadomość tego, że obok świętego Piotra to właśnie oni są uprzywilejowani. To oni uczestniczą w tych wydarzeniach, na które Jezus nie brał wszystkich, tylko tych właśnie trzech: Piotra, Jakuba i Jana. I być może pomyśleli w takich kategoriach: skoro jesteśmy tak blisko Jezusa, to coś nam się należy. To powinniśmy mieć trochę więcej niż tamci. Czy to myślenie nie jest nam bliskie? Spowiadamy się, uczestniczymy we mszy świętej, modlimy się. Wydaje nam się, że jesteśmy naprawdę blisko Pana. To jakby gdzieś podświadomie czujemy, że należy nam się coś więcej. Pragniemy tego czegoś więcej. I podchodzimy nieraz do Jezusa i czasem mamy nawet pretensje. Dlaczego mamy gorzej? Albo dlaczego nie mamy lepiej niż tamci? Jezus nie powiedział: czego wy pragniecie, jacy jesteście mali, jacy jesteście do niczego, nic nie rozumiecie z tej misji, którą ja mam. Jezus ich nie potępił, nie odrzucił, ale przekierował ich pragnienia. Przekierował realizację tych pragnień. To ich pragnienie wielkości to jest de facto gdzieś pragnienie miłości, którą każdy z nas ma. Pragnienie bycia kimś w oczach kogoś. Pan Jezus mówi: nie rozumiecie, o co prosicie. I można powiedzieć, jakby kontynuując tą myśl: ja wam to dam. Dam wam tą wielkość, dam wam to, czego pragniecie, tylko dam wam w całej pełni. Nie dam wam tego, co wam się wydaje, że chcecie. Dam wam tego, to, co tak naprawdę chcecie. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Ten fragment jasno nam pokazuje, że tak naprawdę wszyscy ci uczniowie myśleli o tym samym. Wszyscy ci uczniowie Jezusa mieli nadzieję na wielkość, mieli nadzieję na jakieś szczególne uprzywilejowanie z tego powodu, że są tak blisko Jezusa. I wszyscy oni nie rozumieli zupełnie, o co Jezusowi chodzi, jak, na czym polega Jego misja. Ale znowu, Pan Jezus nie odrzuca ich, nie odrzuca tego pragnienia wielkości, znaczenia, ale przekierowuje i mówi im o wielkości nie z tego świata, wielkości, która nie polega na panowaniu, rządzeniu, poniżaniu, ale na służbie, na oddaniu życia, na cierpieniu. Ale mało tego, że o tym mówi sam, najpierw pokazuje uczniom, na czym to polega, idąc na krzyż. Uczniowie pragną tej wielkości światowej, ponieważ nie doświadczyli jeszcze Paschy Jezusa, nie doświadczyli, na czym polega ta Boża wielkość. Ale kiedy już zobaczyli mękę, śmierć i potem doświadczyli zmartwychwstałego Pana, już nie pragną tej wielkości, o której jest mowa w
tym fragmencie Ewangelii. W dalszym ciągu historii zbawienia, historii chociażby dziejów apostolskich, apostołowie godzą się na tą wielkość, która polega na uniżeniu, bo mają już doświadczenie Chrystusa zmartwychwstałego. Czy my mamy takie doświadczenie? Dopóki go nie będziemy mieli, nie potrafimy zrozumieć, na czym polega wielkość przez służbę, wielkość przez obumieranie. Ale kiedy spotkamy Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, to stanie się to dla nas jasne. I takiego doświadczenia sobie nawzajem życzmy w tą niedzielę i każdego innego dnia. Na przeżywanie tej niedzieli niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Chrystusie.